Konrad I Mazowiecki był jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych książąt polskich w okresie rozbicia dzielnicowego. Urodził się w 1187 lub 1188 roku jako syn Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny, księżniczki Morawskiej. Po śmierci ojca w 1194 roku objął wspólnie z bratem Leszkiem Białym rządy nad Małopolską, Mazowszem i Kujawami. W 1200 roku podzielili się tymi ziemiami, a Konrad otrzymał Mazowsze i Kujawy. Konrad był aktywnym uczestnikiem polityki krajowej i międzynarodowej. Wspierał brata Leszka w walce o zwierzchność nad innymi książętami polskimi, a także w konflikcie z księciem halicko-włodzimierskim Romanem, którego pokonali w bitwie pod Zawichostem w 1205 roku. Konrad nawiązał też sojusz z królem Węgier Andrzejem II, który poślubił jego siostrę Gertrudę. W 1207 roku Konrad poślubił Agafię, córkę księcia smoleńskiego Ryuryka Rostysławicza. Konrad był także zaangażowany w sprawy kościoła. W 1215 roku uczestniczył w Soborze Laterańskim IV, na którym uzyskał potwierdzenie niezależności arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od metropolii magdeburskiej. W 1217 roku ufundował klasztor Cystersów w Płocku, a w 1222 roku sprowadził do Polski zakon krzyżacki, który miał pomóc w walce z pogańskimi plusami. Konrad nadał zakonowi ziemię chełmińską, co później stało się przyczyną wielu konfliktów. W 1227 roku Konrad uczestniczył w zjeździe książąt polskich w Gąsawie, na którym został zamordowany Leszek Biały. Konrad przejął po nim Kraków i Sandomierz, stając się najważniejszym księciem Polski. Jednak jego rządy napotykały opór ze strony innych piastów, zwłaszcza Henryka Brodatego i Władysława Odonica. W 1231 roku Konrad odłączył od Krakowa Sierac i Łęcz i przyłączył je do Mazowsza, co spotkało się z niechęcią papieża Grzegorza IX, który chciał utrzymać jedność Polski. W 1232 roku Konrad utracił Kraków na rzecz Henryka Brodatego, a Sandomierz na rzecz Bolesława Wstydliwego. W 1233 roku Konrad podzielił swoje ziemie między synów, Bolesław I otrzymał Kujawy, Siemowit I Północne Mazowsze, a Kazimierz I Południowe Mazowsze. Sam zachował dożywotnio Żarnów i Radom. W 1241 roku ponownie objął Kraków po śmierci Henryka Brodatego podczas najazdu mongolskiego. Jednak nie był w stanie obronić miasta przed Tatarami, którzy je spalili i złupili. W 1243 roku oddał Kraków Bolesławowi Wstydliwemu i wycofał się z polityki krajowej. Konrad I Mazowiecki zmarł 31 sierpnia 1247 roku i został pochowany w katedrze płockiej. Był uważany za jednego z najwybitniejszych piastów swojej epoki, choć jego działania nie.